maju, maju przedno, święć naszej polskiej krainie, uczciwy ciebie piosenką, która w całej Polsce synie. Dzisiaj największym moim rywalem podczas rywalizacji był wiatr, bo koledzy jakoś nie chcieli od początku ze mną trzymać tempa. Także dzisiaj zmagania głównie z wiatrem, z tym podbiegiem, który był na 2,5 kilometra. To nikt na mecie cieszy. I organizatorem biegów także. Tak. Czym zaskoczysz w tym roku? Czy trasa będzie też tak ciężka? No, na biegu SGGW na pewno trasa będzie malownicza i atrakcyjna. Dlatego wszystkich zapraszam. Na pewno będzie to rzecz. Na pewno jest to nietypowy start, tak? Bo trasa niespotykana, nawierzchnia 100% trawiasta, także stawy mogą odpocząć. Nie jest to trasa do bicia rekordów życiowych, ale do tego, żeby spędzić czas w dobry, aktywny, przyjemny sposób na pięknych terenach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gdzie następne? Na dzień dzisiejszy będzie, na razie zapraszamy na bieg SGGW. A co dalej to się okaże. A twoje plany? Teraz dwa tygodnie będę trenował mocno, a później starty na stadionie, rywalizacja. Wracam do rywalizacji. W Łomży nie mamy w tym roku mistrzostw żadnych, ale mamy, nie, mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów były w ostatni weekend w Białogardzie, tak, a w Łomży w tym roku nie mamy żadnej imprezy mistrzowskiej, ale jest meeting międzynarodowy, meeting lekkoatletyczny, który odbędzie się 5 czerwca, zapraszam wszystkich do tego, żeby przyjechać, kibicować, na pewno będzie ciekawa rywalizacja. Wcześniej jeszcze meeting w Piasecznie 31 maja. Zapraszam tam, myślę, że się pojawię i będę rywalizował z innymi zawodnikami na tartanie, gdzie dawno mnie nie było i mam nadzieję, że tam noga się zakręci mocno. Dzięki.